Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszne ciasto krówkowe na miodowych blatach, a w środku dużo budyniowego kremu. Zapraszam. Będzie pysznie. Składniki wypisałam Wam również w opisie pod filmem. Zaczynamy od przygotowania kruchego, miodowego ciasta. Mam tu w misie robota 500 g mąki pszennej tortowej. Dodam sobie do niej cukier zwykły biały 110 g. Dodam również masło 150 g zimne. Dwa jajka. Miód, 2 łyżki. Dodam też łyżeczkę sody oczyszczonej, ale przesieję ją przez sitko, żeby nie było grudek. I zagniatamy ciasto. Gotowe ciasto wyjmuję na blat. Zagniatam chwilkę i dzielę na 2 równe części. Każdą część muszę rozwałkować na wielkość blaszki. U mnie 35 na 25 cm. Wyłożyłam sobie ją papierem do pieczenia. Przygotowałam również taki sam papier drugi, żebym mogła od razu w trakcie pieczenia pierwszego ciasta rozwałkować sobie drugi placek. Ja używam małego wałeczka, ale spokojnie możecie wyjąć papier tak jak ja z blaszki i użyć dużego wałka. Ciasto wałkujemy na wielkość spodu blaszki. Dopasowujemy dokładnie do blaszki. I tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni i będziemy piekli tak przez 12, maksymalnie 15 minut. Jeden placek po drugim. Placki mi się pieką, a ja sobie przygotuję masę budyniową. Wlewam mleko do garnka, około 750 ml. Resztę zostawiam. Do mleka w garnku dodaję cukier, 3/4 szklanki. W zasadzie u mnie jest tak tylko trochę więcej niż pół. W zupełności wystarczy, bo ciasto jest słodkie. Mleko z cukrem muszę zagotować. A do pozostałego mleka dodaję mąkę pszenną, 4 łyżki i mąkę ziemniaczaną, również 4 łyżki. Mieszam wszystko dokładnie, żeby nie było grudek i na razie odstawiam, czekam aż mleko mi się zagotuje. W międzyczasie upiekł mi się pierwszy placek, mogę wyjąć go z blaszki, bo mam na papierze. Wstawię do blaszki kolejny i również upiekę go w tej samej temperaturze przez 12-15 minut. Upieczone placki studzę. Mleko się zagotowało, możemy dolać do niego mieszankę mąk i pozostałego mleka i gotujemy, cały czas mieszając, gęsty budyń. Gotujemy, aż zobaczymy takie małe bąbelki gdzieniegdzie, żeby mąka już nie była surowa. Wtedy wyłączamy. Przykrywam wierzch folią spożywczą, tak żeby dotykała budyniu.
i studzę całkowicie. Z pierwszego placka ciasta zdejmuję papier i wkładam go z powrotem do blaszki. I mogę kończyć masę. Do robota wrzucam 200 g miękkiego masła. Zaczynam go ucierać. I do utartego masła dodaję po łyżce przestudzony budyń. Cały czas ucierając. Aż dodam cały. Na końcu do masy budyniowej dodaję masę kajmakową, 4 łyżki. Mieszam tylko do połączenia się składników. I gotowe. Gotową masę przekładam na ciasto, całą. Wygładzam. I przykrywam drugim blatem ciasta. Dociskam lekko do masy i jeszcze tylko kajmak na wierzch. Pozostałą masę przekładam sobie do miski. Będę ją odrobinę podgrzewać w mikrofali, dosłownie 30-40 sekund, żeby była bardziej lejąca. Ale oczywiście możecie taką rozsmarować i też będzie ok. Po lekkim podgrzaniu masa robi się rzadsza. Zamieszam i wyłożę ją na ciasto. Na koniec na wierzch wysypuję uprażone na suchej patelni płatki migdałów. I gotowe. Ciasto zostawcie na blacie przez 2-3 godziny, żeby zaczęło mięknąć i dopiero wtedy schowajcie do lodówki, najlepiej na całą noc. Na drugi dzień możemy kroić. A na trzeci dzień jest jeszcze lepsze, bo bardziej zmięknie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!